Gość specjalny, przyjaciel hotelu Ramka, mecenas Piotr Ostap. Witamy serdecznie. Dzień dobry. Pana Piotra mogą Państwo kojarzyć z programu Sędzia Anna Maria Wesołowska, ale to Pan adwokat, który lubi gotować, jak podkreśla. No właśnie, Panie Piotrze, co najczęściej gotuje Pan w domu? Kiedy ma Pan czas oczywiście. Tak, tak, właśnie, kiedy mam czas, a jest to dość rzadko niestety, ale zawsze staram się przygotować coś innego. Dużo też podróżuję i z każdej podróży staram się przywieźć jakiś przepis, ale czasami też udaje się przywieźć jakieś składniki. Ostatnio udało mi się, no nie powiem, że przemycić, ale przywieźć i to bez jakiejś odprawy celnej i kwarantanny, taki wielki pęk trawy cytrynowej, którą potem dodawałem do różnych potraw i eksperymentowałem przez kilka tygodni. Wobec tego, jak przyjeżdża Pan do hotelu Ramka i do restauracji, które danie w karcie najbardziej Panu smakuje? Jakie smaki się tam pojawiają? Przede wszystkim dużo ryb i owoców morza, które lubię i które Kasia przygotowuje wyśmienicie. Także muszę powiedzieć, polecam makarony z owocami morza, łososia, którego przyprawia i serwuje także wyśmienitego. Dlatego też lubię tam przyjeżdżać. No i teraz pytanie, czy prawdziwy mężczyzna faktycznie może się najeść w kuchni Pani Kasi? Tak, to są tak. Duże porcje. Może znaleźć tam przede wszystkim świeże, dobre jedzenie, ale na pewno nie wyjdzie też głodny. Nie jest to kuchnia, która, jak Pani powiedziała, prawdziwego faceta potrafi zirytować, bowiem dostaje na talerzu taką małą, symboliczną porcję. Tak, nouvelle cuisine jest doskonałe na pewno, natomiast właśnie dla prawdziwego faceta jest zawsze irytujące. Mały kawałeczek mięska przykryty jedną nitką szczypiorku, to nie jest to, co mężczyźni lubią. Jest Pan stałym klientem, wobec tego jaka atmosfera panuje w hotelu Ramka i w restauracji? Za każdym razem jestem tam bardzo serdecznie witany, za każdym razem zjem coś dobrego. Atmosfera jest wyśmienita, nigdy nie miałem powodów, żeby na cokolwiek narzekać. Super. A czy przyjeżdża Pan również z całą rodziną? Czy każdy tutaj może się najeść? Czy jest coś też dla dzieci? Czy jest coś specjalnie przygotowanych dla kobiet? Tak, jest wiele potraw bardzo zróżnicowanych. Myślę, że każdy może znaleźć coś dla siebie. Ja stamtąd głodny nie wyjdę. Moja żona też z przyjemnością zje jedną z dobrych wielu różnych sałatek. Są też potrawy dla dzieci, także myślę, że rzeczywiście każdy wyjdzie stamtąd zadowolony. Dzisiaj Pani Kasia przygotowuje na przystawkę sałatkę z fetą, kurczakiem, arbuzem. Danie główne to łosoś ze szpinakowym tagliatelle i deser. Koktajl truskawkowo-bananowy. Na co szczególnie Pan czeka? Ja na łososia. Tak jak powiedziałem, lubię ryby i owoce morza, więc tego łososia nie mogę się już doczekać. Będzie Pan degustował. Bardzo się cieszę. Też dużo fajnych imprez tematycznych odbywa się w hotelu Ramka. Czy miał Pan przyjemność być gościem jednych z tych imprez? Tak, byłem wiele razy i cenię sobie bardzo przygotowanie. Za każdym razem impreza jest wyśmienicie przygotowana i także, co jest ważne, co dodaje uroku każdemu spotkaniu, wielki wybór winy. Także wiele razy degustowałem, piłem różne wina, które bardzo lubię wypić i tam można znaleźć naprawdę szeroki wybór. Porozmawiajmy jeszcze o pokojach i o standardzie. Jak te pokoje wyglądają? Pokoje są bardzo eleganckie, pokoje są różnorodne, pokoje, jak i cały hotel, są butikowe, zaskakujące rozwiązania, połączenia stylów. Myślę, że każdemu się może spodobać jakiś pokój, a przy tej różnorodności może wybrać coś, co jemu najbardziej indywidualnie odpowiada. I czy jest to też odpowiednie miejsce właśnie na spotkania biznesowe? Biznesowe tak. Świetne połączenie z centrum, ale równocześnie wyjazd z Poznania w kierunku zachodnim, niedaleko od lotniska. Myślę, że to wszystko sprawia, że jak najbardziej spotkania biznesowe można tam przeprowadzać. Jeśli przed telewizorami są osoby, które jeszcze nie odwiedziły hotelu Ramka ani restauracji, to teraz gdyby to powinny, oczywiście, że tak. A dlaczego? W jednym zdaniu, dlaczego warto się tam pojawić? Dla dobrej kuchni, wyśmienitej atmosfery, wspaniałego tarasu z pięknym widokiem. Powodów jest wiele. Super, bardzo dziękuję Panie Piotrze za dzisiejszą rozmowę. My, moi drodzy, zaraz przenosimy się do naszej kuchni i do Pani Kasi i zobaczymy, jak tam trwają działania nad naszym daniem głównym.